Trudno mi dzisiaj powiedzieć, bo wiecie, to każdy ma swoją intuicję. Ale znaczy mi się bardzo nie podobała ta taka awanturka, jeśli chodzi o nawet powiedziałbym tak personalnie, lidera lewicy i marszałka Sejmu. Wiele słów było niepotrzebnych. Ja rozumiem emocje. Sam bardzo przeżywam kwestię praw kobiet i jestem też bardzo zaangażowany. Mam nadzieję w szybką pracę nad projektami ustaw, jakie są w Sejmie. Jak wiecie, czy pamiętacie, czy w czwartek? Nie w piątek, w czwartek. W czwartek powinniśmy w Sejmie wspólnie, cała koalicja 15 października, taką mam nadzieję, wiele na to wskazuje, że tak będzie, przegłosować te wszystkie ustawy dotyczące praw kobiet, legalnej aborcji, mówię o głosowaniu, żeby prace przeniosły się do komisji, żeby niczego nie odrzucono, tylko żeby serio zacząć pracę w komisji nad projektami, które złożyła Lewica, złożyła Koalicja Obywatelska i Polska 20. Także Polska 2050 Szymona Hołowni. Mam nadzieję, że nam się to uda. Czy miało to wpływ na wynik wyborów? Nie sądzę, bo właśnie ja nie odnotowaliśmy i proszę sami to sprawdzajcie, żadnego tąpnięcia po żadnej ze stron. Nie ma żadnego jakiegoś takiej rekonstrukcji poparcia społecznego, więc nie sądzę, żeby to miało jakieś takie kluczowe znaczenie, ale generalnie jak się ludzie kłócą, to inni tego nie lubią oglądać. No, dla mnie to jest proste jak drut, nie wymaga jakichś politologicznych analiz. Co do referendum, każdy ma prawo do swojego poglądu i wiecie, ja nie chcę rozstrzygać, czy referendum jest niemoralne, czy moralne w tej kwestii. W wielu państwach takie referenda się odbywały. Tutaj najbardziej zainteresowane, mówię o najbardziej aktywnych środowiskach, przede wszystkim kobiecych, tę niechęć do referendum widać wyraźnie gołym okiem. Ale ja nie będę oceniał, czy referendum jest no właśnie etyczne, czy łamie jakieś zasady. Każdy zostanie pewnie przy swoim poglądzie. Problem polega na tym, że referendum w polskim systemie prawnym o niczym nie rozstrzyga. Jeśli frekwencja będzie ok, ponad 50%, referendum nie stanowi prawa w Polsce. My w referendum możemy zatwierdzić konstytucję i zdecydować o takich sprawach jak przystąpienie do Unii Europejskiej. To wtedy referendum jest wiążące i politykom już nic do tego. Jest decyzja ludzi, narodu, koniec. Natomiast referendum w sprawie opinii, jak ma wyglądać przyszła ustawa, jest sondażem. Później to i tak Sejm musi przegłosować, prezydent podpisać, więc w tym sensie uważam, że to jest trochę mydlenie oczu ludziom, że referendum cokolwiek rozwiązuje. Daje może komfort politykom, bo wiecie, łatwiej, niektórym łatwiej powiedzieć, tak sądzę. Niech to ludzie zdecydują, a ja nie będę musiał w związku z tym zajmować jakiegoś wiążącego stanowiska. Okej, każdy ma prawo do takiego podejścia. Problem polega na tym, że referendum nie jest tutaj formą rozstrzygającą o czymkolwiek i dlatego ja pozostaję bardzo jakby sceptyczny do tego pomysłu, no bo wydamy dużo pieniędzy, dużo emocji. Wiecie, co się zacznie dziać, jak będzie takie referendum. No i na końcu się okaże, że to jest nadal tylko opinia, a nie decyzja. Dlatego proszę się nie dziwić, że namawiam liderów koalicji 15 października, żeby na serio jednak zastanowili się nad taką jednoznaczną liberalizacją prawa aborcyjnego i oddaniu kobietom decyzji o tym, o ich zdrowiu, o ich bezpieczeństwie, o ich macierzyństwie. To wydaje mi się oczywiste. I wiecie co, tak szczerze powiedziawszy, aborcja nie jest niczym dobrym i w mojej ocenie nigdy niczym dobrym nie będzie. Trzeba bardzo ostrożnie z tym postępować. Ale my tutaj mówimy i chciałbym, żeby to dotarło wreszcie do wszystkich w koalicji 15 października. My tu mówimy o prawie kobiety do decydowania o własnym zdrowiu, o macierzyństwie, o swoim poczuciu bezpieczeństwa. I żeby nie polityk albo polityk w sukience decydował o tym, tylko żeby sukience myślałem o czarnej, znaczy o księdzu myślałem, no, żeby było jasne. Bo pani minister też jest politykiem, sukience aktualnie.